Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witajcie, moi drodzy, miło mi was ponownie gościć u nas w domu. Słuchajcie, od rana się dzieje, dopiero co wróciliśmy i już codzienność nas tutaj dotknęła. Jak widzicie, Marcin kosi trawę. Słuchajcie, od razu przygotowujemy sobie taras i ogród na lato, bo Wanila to w pełni pięknie nas przywitała Anglia. No cudownie, jestem zachwycona. Cóż, tutaj wiszą jeszcze światełka świąteczne, ale lipiec jest cudowny w Anglii. No spójrzcie sami. Moi drodzy, zapraszam was na vloga. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę i zaczynamy. Ja mam wszędzie okna pootwierane. Pachnie mi tutaj skoszoną świeżą trawą. No super, rewelacja. Zaraz do was wracam, ale najpierw przygotujcie sobie coś do picia, rozsiądźcie się wygodnie i bawcie się dobrze. Miłego oglądania. The time of our lives, the night is young, don't need anybody else. We came to party all night long. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, już tak oficjalnie na kanale, witajcie z naszego domu. Słuchajcie, jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczna za tę pogodę, jaką mamy za oknem. Za chwilę sobie ogarnę taras i wychodzę, przenoszę biuro na zewnątrz, ale zanim to dwie kwestie. Po pierwsze, chcę napełnić bukłak, który kupiłam kiedyś, chyba ze 2 lata temu już w IKEA, zobaczcie, z takim kranikiem. Napełnię go wodą, kupiliśmy też lód, więc będziemy chillować. Właśnie zrobimy sobie taki wakacyjny klimacik, bo chcemy dzisiaj odpalić grilla i właśnie troszeczkę odpocząć na zewnątrz, ale również zrobić lemoniadę, czyli naleję tam zimnej wody, dołożę cytrynę, miętę, którą już mam umytą, czeka, aby ją tylko zużyć i troszeczkę to postoi. Będziemy sobie z tego pić wodę, będziemy się nawadniać, to pierwsza kwestia, więc za chwilę to zrobię. A druga rzecz, chciałabym usiąść, tak teraz patrzę na nasz salon, w ogóle dzisiaj rano to się działo, bo i ogarnęliśmy troszkę, i Marcin teraz kosi trawę, ja chwilę posiedziałam przy laptopie. Tak wiecie, chciałam poogarniać jak najwięcej i dopiero tutaj przyjść do was się przywitać, więc zostało mi tylko pokazać wam nasze pamiątki, rzeczy, które przywieźliśmy z Eurotripu, więc chciałabym się tym również zająć. Ale najpierw woda, bo pamiętajcie, jak jest ciepło, jak jest zimno, jak jest wiosna, lato, jesień, zima, pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, minimum 2 litry wody dziennie. Ja piję, staram się. Mamy też Krystynkę z Polski, więc wiecie, jest bardzo przyjemnie. Krystynkę uwielbiamy, mimo że no jest słona ta woda, ale jest przepyszna. No, jednak zostało nam tylko kilka butelek. Trzeba oszczędzać, więc robię nam lemoniadę. I przychodzę do was, może zrobię sobie kawkę i byśmy tak usiedli przy naszym, w sumie na kanapie jeszcze. No jeszcze nie siedziałam i z wami tak nie rozmawiałam już tak oficjalnie, więc byłoby miło z niej również skorzystać. W ogóle jestem tak wdzięczna nam za to, co zrobiliśmy przed urlopem i że wróciliśmy i jest, wiecie, tak ogarnięte, że jest ten remont zrobiony, że mamy kanapę, mamy stolik kawowy, mamy taras pomalowany, możemy po prostu, wiecie, z tego korzystać. No było, działo się dużo, było tego do roboty przed urlopem, tak próbowaliśmy się spiąć i na szczęście się udało, więc teraz pora z tego korzystać. Stać i też mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem uda mi się nareszcie usiąść tak na spokojnie już z książką i po prostu odpocząć, poczytać. Też dzisiaj wyspaliśmy się, wstaliśmy troszeczkę później, ale wiecie, pomału, jak ja to mówię, zawsze małymi kroczkami do przodu, aby osiągnąć swój cel. Więc tak, moi drodzy, robimy lemoniadę i za chwilę do was wracam i wam już wszystko pokażę, a jest tego troszkę, więc mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Oh,
Zobaczcie, jak tutaj fajnie. Dobra, muszę się jakoś ustawić. Mam tutaj swoje torby, aby wam wszystko pokazać, co takiego kupiliśmy podczas naszego Eurotripu. No, działo się. Troszkę tych zakupów było, w Polsce również, ale z Polski już wam pokazałam, więc nie będę się powtarzać. Tutaj lecimy z Francją, Szwajcarią, Włochami, Austrią, Czechami i to chyba wszystko. I Niemcy, tak, przy okazji. Mam kaweczkę, druga dzisiaj i ostatnia, bo więcej w planach pić kawy nie mam, więc łyczek. Mam nadzieję, że wy już macie wyjęte śpiwory, namioty, kawy, herbaty i tak dalej, bo chyba chwilę sobie tutaj posiedzimy. Jest tego sporo, jest też dużo kubków ze Starbucksa, więc teraz możecie obstawiać, ile tych kubków udało mi się zdobyć. Macie chwilę, macie moment, napiszcie, zanim jeszcze ja wam udzielę tej odpowiedzi. Zapraszam, a tutaj chciałam wam pokazać, a nie, myślałam, że ktoś mi ją popisał. Czapeczkę, pierwsza rzecz, bo nie zapomnę, sobie tutaj z boku leży, tutaj czapeczka z Innsbrucku, Tyrol, bardzo ładna, jak ją zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że wyjdę z nią. Żałuję, że nie wzięłam bluzy, bardzo spodobała mi się również bluza w Szwajcarii, taka cała czerwona, z białym krzyżem, no była przepiękna, a potem jakoś o niej zapomniałam, w końcu jej nie kupiłam, a jeśli chodzi o Tyrol, to ta czapeczka wygląda tak, jestem zachwycona, beżowa, taki jasny beżyk, miód, coś w tym stylu, bardzo, bardzo ładna, bardzo twarzowa, no i jest tutaj ten kwiatek, więc mi się podoba, moi drodzy, naprawdę jest prześliczna i będzie mi się dobrze kojarzyć, więc tyle jeśli chodzi o ubrania, a teraz już lecimy z zakupami. Nie dam rady tego posegregować krajami, więc będę wam mówić co, gdzie, jak, dlaczego, po co. Na przykład tutaj mam balsam do ust, którego ostatnio korzystam non-stop, to jest Weleda i go kupiłam w Szwajcarii i chyba gdzieś tam we vlogu wam mignął, ale jest bardzo, bardzo fajny, więc przypominam, jeśli gdzieś się natkniecie, to polecam. Dobrze, pierwsza rzecz to jest chemia domowa. Chemia kupiona we Włoszech. To jest ta firma Felce Azura, to jest włoska marka, to jest płyn do prania, czekam na nową pralkę, zamówiliśmy i mam nadzieję, że przyjdzie bardzo szybko, bo mam mnóstwo prania, a niestety przez to, że ta pralka już no nie za bardzo daje radę, będę czekać i nie będę prać, więc szykuje mi się góra prania, bardzo dużo prania, dużo rozwieszania, dużo suszenia, ale już chcę to zrobić w takiej czyściutkiej, nowiutkiej pralce i z tym płynem również czekam i on przepięknie pachnie, słuchajcie, prześlicznie. Ten płyn jest chyba perfumowany. No przepiękny zapach, pokażę wam etykietkę. Wiem, że w Biedronce chyba, w Biedronce tak mi się wydaje, w niektórych drogeriach w Polsce można zdobyć te płyny, a on naprawdę pachnie ślicznie, 2 litry i nie był drogi. Nie pamiętam ile kosztował, kupiłabym jeszcze jeden, ale niestety już bym się nie spakowała do samochodu, bo naprawdę tego mieliśmy dużo. A tutaj jedna rzecz z Polski, o której zapomniałam wam powiedzieć, którą zapomniałam wam pokazać, a dostałam to od mojej mamy, to też jest płyn do prania. Ja chciałam go kupić w Biedrze, nie był dostępny, były puste półki, była jakaś promocja i moja mama używa tego płynu Eden z Biedry i powiem wam, że to pranie pachnie tak ładnie, że pomyślałam, dobra, mamo, mogę ci podkraść, masz jeszcze prawie pełną butelkę, a ja chętnie bym wzięła ze sobą, więc mama mi podarowała, dziękuję bardzo, będę korzystać z uśmiechem na twarzy. Dobrze. Reklamówka, mam tutaj naprawdę sporo, słuchajcie, naprawdę będzie tego dużo. Jest pełna reklamowa rzeczy, ale kurczę, nie zbieram nożyczek, bo to byśmy mogli wspólnie odpakować. Tutaj chyba jest oliwa z oliwek. Chcę wam jak najszybciej pokazać te rzeczy, dlatego że mam ogromną ochotę na to, aby po prostu zacząć z tych rzeczy korzystać. Więc to jest oliwa z oliwek, którą kupiliśmy w restauracji na tym wzgórzu, jak byliśmy drugiego dnia bodajże i bardzo nam smakowała, więc zapytaliśmy, czy ewentualnie tę oliwę sprzedają, sprzedawali, więc wzięliśmy i tutaj jest pół litra. Chętnie wykorzystam i będę dodawać do wszelkich sałatek. Kolejna rzecz, a raczej kilka rzeczy, to jest kawa. Pierwsza kawa pochodzi z palarni włoskiej, to jest Caffè Roen, espresso italiano. Jeśli ktoś na przykład będzie we Włoszech samochodem i chcecie dokładną lokalizację tej palarni, to dajcie mi znać, ja wam chętnie podeślę, ale naprawdę ta kawa nam smakowała, w ogóle super było to, że mogliśmy wejść do tej palarni, pogadać, porozmawiać z panem, spróbować, przetestować sobie tę kawę, czy nam smakuje to espresso, czy też
faktycznie. I wtedy się zdecydowaliśmy, więc tutaj mamy 100% arabiki. I również naszym mamom kupiliśmy takie mniejsze pojemności tej kawy. To jest kawa ziarnista oczywiście, bo nasz ekspres na szczęście mieli na świeżą kawę, co jest super. I tutaj jest 100% arabiki również. Tak, my wzięliśmy tylko arabikę, słuchajcie. Ja byłam pewna, że wzięliśmy robusta. No nic, dobrze. No ale ta była rzeczywiście smaczniejsza. I druga kawa również pochodzi z palarni, z kawiarni w Rems. O ile mnie pamięć nie myli, chyba tam kupiliśmy. I tutaj jest tylko pieczątka Jamie de Cafe, bo pan na Marcina oczach tak naprawdę tę kawę mu tam do opakowania wkładał, przysypywał i tego typu rzeczy robił. I tutaj również mamy kilogram, słuchajcie. I to jest kawa o profilu karmelowym, czekoladowym. I przepraszam, wam nie powiem co więcej, bo niestety nie znam francuskiego. Tak, francuska palarnia kawy. To, jak widzicie, z kawą na razie możemy się wstrzymać z zakupami kawy, bo mamy tego sporo, 3 kg, na jakiś czas nam to wystarczy, a ta kawa jest naprawdę przepyszna. Dobrze, następna torba. No, ten Eurotrip chwilę trwał, kilka miejsc udało nam się odwiedzić, więc poczekajcie, muszę zamknąć okno, bo Marcin kosi trawę dalej. W ogóle, słuchajcie, mam tutaj kilka tak pięknych rzeczy i ja jestem zachwycona i wiem, że każda jedna z tych rzeczy będzie mnie cieszyć, jak będę używać, jak będę po to sięgać, jak będę to jeść, testować. No ja mega się jaram i dajcie mi znać, co wy przywozicie z takich wyjazdów, bez czego nie możecie wrócić do swojego domu. No u nas to są kubki ze Starbucksa, magnesy i co? I ewentualnie jakiś szans Pandory, jakaś tam pamiątka, coś do jedzenia, no tego typu produkty właśnie. I tutaj mamy chrupki, słuchajcie, bo kupiliśmy je, nawet już nie pamiętam gdzie, a dobra, już wiem, to w Albercie w Czechach, tak na przejazd, bo jednak jak już człowiek jest bardzo, bardzo zmęczony, a wie, że jeszcze chwilę może przejechać, to naprawdę się sprawdza, takie chrupanie podczas jazdy. I też wzięliśmy, to jest akurat włoskie, Taralini. Bardzo, bardzo dobre to jest i wam serdecznie polecam. To również jest włoska rzecz. Takie ni to precle, ni to chrupki. To jest smakowe, nie pamiętam, chociaż w sumie, a to jest pomidorowe akurat. Wiem, że w Polsce chyba też czasami coś takiego można dostać na włoskich tygodniach, więc naprawdę w formie takiej przekąski fajnie się sprawdza. Dobra, moi drodzy, nie mogliśmy wyjść również bez przypraw. Tutaj akurat mamy peperoncino do makaronów, taką przyprawę większą, i również nie mogliśmy wyjść ze sklepu bez jakichś makaronów. Wzięliśmy sobie makaron do spaghetti i ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, która mi opowiadała, że trzeba zwracać uwagę na skład, zwłaszcza jak robi się zakupy czy tutaj w Anglii, czy w Polsce na przykład, to jeśli chce się najbardziej włoski makaron dostać, to trzeba zwrócić uwagę na to, ile jest tutaj protein, procent protein w składzie. I gdzie to tutaj jest napisane? Czy na tym będzie? Proteiny. 12 gramów. Ok, my kupiliśmy najtańszy makaron, bo on jest wtedy najbardziej mączny i podobno najbardziej smakowo przypomina te makarony, które je się we Włoszech. I tutaj akurat mamy 24% tych protein. Powinno być powyżej 13%. Zazwyczaj te makarony, które kupuje się w Azji, w innym supermarkecie, one mają tak do 5%. Więc jeśli chcecie bardzo włoskie makarony, to zwróćcie na to uwagę. Ja myślałam, że ona sobie ze mnie robi jaja, a potem sprawdziłam i rzeczywiście tak jest. Te proteiny w tych makaronach, które przywieźliśmy z Włoch, mają o wiele wyższą wartość. Więc wzięliśmy dwa takie opakowania, bo dlaczego nie? Kto nam zabroni? I też wzięłam risotto. 18 minut czas przygotowania, spoko, chętnie sobie zjemy. Zrobię jakąś ucztę, jakąś kolację taką włoską. Wiecie, ja lubię robić w różnych klimatach. Dobrze, i już ostatnia rzecz, jaką kupiliśmy, to jest taki kanister
Oliwy z oliwek, 3 litry z tej winnicy, w której zostaliśmy we Włoszech. Tam można było kupić pół litra, 3 litry, 5 litrów. Ile dużo zapragnie, my wzięliśmy tę 3-litrową. Będziemy sobie przelewać, była przepyszna, więc pomyśleliśmy, że w końcu, skoro przyjeżdżamy, wracamy samochodem, przyjeżdżamy samochodem, to możemy sobie to kupić. Tym bardziej, że i tak na co dzień kupujemy oliwę z oliwek, a taką włoską fajnie w domu mieć. I już teraz przechodzimy do następnego kartonika, który ze mną wrócił. I tutaj, słuchajcie, są naprawdę ciekawe rzeczy. Serio, ja z każdego miasta starałam się coś przywieźć, coś co przywieźć, coś co będzie nam przypominało właśnie nasz Eurotrip, albo będzie nam się fajnie kojarzyło, albo po prostu będziemy mogli to zjeść i wypić i tak dalej. I mamy tutaj herbatki, herbatki z Czech. Z firmy Tecane, Fit and Slim, bo zaczyna się teraz faza na zdrowe nawyki, zdrowe odżywianie i bycie fit, więc to. Druga herbatka to jest. Aha. Okej, okay, ja pomyliłam chyba. Dobrze, bo ja mojej koleżance muszę. Okej. Okay. To są takie herbatki. Moja koleżanka mówi, że one są z antybiotykiem. Ja tak średnio w to wierzę, no bo są dostępne w supermarkecie, nie ma żadnego problemu. Kupiliśmy w Albercie, ale rzeczywiście te herbatki są takie, że wam pomagają na wszelkie schorzenia. I tutaj jest narysowane, właśnie jest taki ludzik i jest narysowane, na co ewentualnie dana herbatka powinna pomóc. Mam na gardło i mam również na płuca. I to jest dla mojej koleżanki. Ona pochodzi ze Słowacji, u nich też takie herbatki są dostępne i mama zawsze wysyła jej te herbaty. Pamiętam, że kiedyś mi podarowała chyba 3 czy 4 saszetki i była fantastyczna, rzeczywiście mi pomogła, więc teraz przywiozłam jej w formie takiej pamiątki. I również wzięłam stekanę Mountain Herbs, też jakaś ziołowa. Ja ogólnie uwielbiam ziołowe herbaty, nie lubię owocowych, a ta pachnie ładnie. Więc ma też fajne opakowanie, fajną tą ilustrację, więc myślałam, dobra, na pewno na jesień, na zimę ona się sprawdzi, a może i latem będę pić, bo wiecie, jak to jest w Anglii, pogoda bywa różna. Przepiękna rzecz, kupiona nad gardą, to jest bombka, bo nie wyobrażam sobie być na jakimś wyjeździe, który dla mnie coś, naprawdę coś takiego fajnego znaczył i nie kupić bombki. Ta bombka jest przepiękna, słuchajcie, ja nie mam słów, cytryna z gardą. No spójrzcie sami. Czy ona nie jest śliczna? Już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy ubierać choinkę i będę mogła ją powiesić. Tutaj są wszystkie, o, miasta wypisane, jest jezioro. Naprawdę, jak ja ją zobaczyłam, powiedziałam, nie, ja bez niej nie wyjdę. I też to nie jest byle plastik, wiecie, ona jest taka cięższa, to nie jest szkło, ale nie wiem, z jakiego materiału jest zrobiona. No jest przepiękna. Prawdopodobnie Made in China. Ale no nie jest napisane. Pani też nic nie powiedziała, pani tak średnio po angielsku mówiła, więc wiecie, jak mi się spodobała, to ją po prostu wzięłam, ale naprawdę, wiecie, ja oglądałam te bombki, szukałam czegoś ciekawego, no ale ta od razu wpadła mi w oko, mówię, bez niej nie wychodzę. Dobrze, wzięliśmy również, aha, to Maciej mi kupił, takie mydełko, cytrynkę z nad jeziora, a teraz może musztardy wam pokażę. Musztarda z Dijon? Co innego mogliśmy z tego miasta przywieźć, słuchajcie. I to jest musztarda. Nie, to jest ta klasyczna Dijon, bo ja myślałam, że ona jest z tymi nasionkami, ale z nasionkami oddaliśmy na prezent, a tutaj mamy tę klasyczną i opakowanie na pewno sobie do czegoś wykorzystam, jak już ją zjemy. I też wzięliśmy taki set różnych musztard na spróbowanie. Maciej jest szwanem musztardy. Ja tak średnio, ale spróbuję, przetestuję. Dobrze, muszę to położyć sobie tutaj, będzie łatwiej. Kolejna rzecz z lucerny, to jest taka obieraczka. Ja wiem, dziwna pamiątka, ale pani w sklepie powiedziała, że ma taką obieraczkę już od wielu, wielu lat i sprawdza się u niej fantastycznie, jest naprawdę ostra, a Szwajcaria jest znana na przykład ze scyzoryków, więc wierzę, że ta obieraczka będzie naprawdę dobra, moja mama ma identyczną, Marcina mama również, więc wzięliśmy sobie, o, każdemu taką pamiątkę, a ja mam obieraczkę, w sumie mam dwie obieraczki u siebie, które są ok, ale jeśli ta będzie najlepsza, no to słuchajcie, no taką obieraczką marchewki będzie mi się obierało znacznie lepiej. I szybciutko magnesiki, bo akurat tutaj mam je pod ręką, więc za chwilę sobie je wszystkie powieszę na lodówkę. Po pierwsze Innsbruck, tak szybko.
mam tylko Mignę. Innsbruck wygląda tak, jest przepiękny. Oczywiście moja mama dostała również magnesy, Marcina mama dostała magnesy, każdy jest zadowolony. To jest przepiękny magnes, to chyba jest w ogóle mój ulubiony, najpiękniejszy z Gardy. No zobaczcie, są cytrynki, jest taki mega włoski, mega wakacyjny. Z Dijon oczywiście musztarda. Nie mogłoby być inaczej. Kolejny magnesik, no jest ich sporo, no bo jednak kilka tych miejsc odwiedziliśmy. To jest Bern. I ja jestem zachwycona, bo tutaj są misie. To jest chyba najdroższy magnes, jaki w życiu kupiłam. 7,90. Mówimy o frankach tutaj, tak? I magnes z Sirmione. Proszę, taki piękny, no prześliczny jest. Sobie je tutaj już odłożę na bok, żeby za chwilę powiesić je na lodówkę i niech cieszą nasze oko. Ja uwielbiam te magnesy. Z Burgundii, tak, z Francji. Tutaj mamy Annecy. Annecy było przepiękne. Na długo zostanie w mojej pamięci. Grenoble, pierwsze miasto tak naprawdę, w którym zostaliśmy na noc podczas Eurotripu. Z wagonikami, z Alpami w tle. I ostatni magnes to jest Lucerna. Bardzo mi się te magnesiki podobają. Każdy jest wyjątkowy. Tu mamy 3, 5, 7, 9. 9 magnesów, słuchajcie. No sporo. Ale każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. Każdy ma specjalne miejsce w moim serduszku. I ostatnie pudło. Ostatnie rzeczy, jakie tutaj mam, to oczywiście zauważyliście pewnie, nie było jeszcze kubków ze Starbucksa, tak? Nie wiem, jak to ugryźć. Nie wiem, jak to ugryźć, bo tych kubków jest naprawdę sporo, więc ja może je po prostu zrobię sobie tutaj miejsce i je wyciągnę po kolei. Ale zanim kubki, zostawmy je na sam koniec. To Pandora, moi drodzy, jeszcze tego nie otworzyłam, a powinnam już sobie zawiesić tego Charmsa. To jest Charms, który ma mi przypominać o Eurotripie. I to jest kwiatek, który jest symbolem Szwajcarii. Czy wy to widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Ja chciałam właśnie coś kupić takiego, co będzie mi symbolizowało ten Eurotrip, co będzie mi się dobrze kojarzyło. Może nie każdy będzie wiedział, ale dla mnie będzie miał ten czarm naprawdę ogromną wartość. W ogóle moja Pandora jest taka sentymentalna, tam jest mnóstwo takich czarmsów z jakichś ważnych wydarzeń w moim życiu, albo jak jakieś miejsce mnie zauroczyło, albo coś się takiego wydarzyło, to też wtedy jakoś mam taką ochotę, taką chęć, żeby kolejny czarms do Pandory dodać, więc tym razem z okazji Eurotripu, z okazji tych wszystkich miast, które mieliśmy szansę odwiedzić, to właśnie takiego Charmsa zakupiłam. I słuchajcie, teraz coś naprawdę niesamowicie wyjątkowego, bo ceramika. Ja uwielbiam lokalnych sprzedawców i tę łyżkę chciałam już kupić 3 lata temu bodajże. Jednak wtedy się nie skusiłam, bo kosztowała sporo, ale myślałam o niej przez 3 lata. Przez 3 lata, naprawdę. I w końcu ją mam. Łyżka z Werody, to jest łyżka na łyżki. Ja ją zostawię sobie, postawię sobie obok Thermomixa i będzie cieszyła moje oko. Naprawdę jest prześliczna, wykonana we Włoszech. Tam jest w Weronie takie stoisko. Jak będziecie na tym targu, na samym środku, na pewno nie przeoczycie. Warto się wybrać, piękne rzeczy tam są. Ja wzięłam łyżkę i to nie wszystko, bo chciałam ogólnie wziąć takie talerze do spaghetti na makaron, jednak był tylko jeden, a jeden mnie nie satysfakcjonował, jak już to chciałam dwa, a z racji tego, że dwóch nie było, to wzięłam miseczkę, jedną miseczkę, bo Marcin nie jest jakimś fanem owsianek, ja owsianki uwielbiam, więc pomyślałam, że taka miseczka z cytrynami, z takim żółtym wnętrzem będzie po prostu idealna do owsianek. I słuchajcie, i ta miseczka jest prześliczna. Dajcie znać, czy wam się podoba. W ogóle możecie mi napisać, która pamiątka skradła wasze serce. Czy w ogóle jest tutaj jakaś, ale moim zdaniem te dwie rzeczy, one są po prostu przepiękne. No mam nadzieję, że długo będzie mi służyła ta miseczka i ta łyżka, bo ja jestem zakochana i mam zamiar z nich korzystać. Jeszcze myślałam nad jakimś kubkiem, ale kurczę, mam tyle z tych Starbucksów, że powiedziałam, nie, ja będę korzystać z tamtych, a tutaj chciałam coś takiego, po co będę sięgać może nie codziennie, ale na pewno jak będę robić owsiankę, to wtedy ta miseczka
będzie nie służyła. Okej, musimy zmienić baterię, bo się rozładowuje. Moment. W ogóle, co zauważyłam podczas tego urlopu, moi drodzy, to to, że moje baterie w aparacie troszeczkę się osłabiły. I niestety, chyba przez to słońce, przez to ciepło, i niestety już nie trzymają tak, jak trzymały wcześniej. Na szczęście mam ich kilka, więc nie martwmy się, wystarczy tylko ją wymienić i możemy rozmawiać dalej. I teraz przechodzimy już do ostatnich rzeczy, więc nie jest tak źle. A, to wam chyba pokazywałam w Polsce, tak mi się wydaje. Siła przyciągania, moi drodzy, siła przyciągania. Kupiłam w Toruniu, przyjechało prosto z Włoch, nie ze mną tym razem, ale takie rzeczy właśnie widziałam i potrzebowałam takiej butelki do oliwy z oliwek, żeby właśnie przelać sobie z mojego kanisterka. I proszę bardzo, mam przepiękna rzecz. No, też wyrób włoski, lokalny, z oliwkami. No, śliczne to jest. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, mam nadzieję, że widzicie, jak ja się bardzo jaram tymi rzeczami, jak ja się cieszę. Ja z nich będę z przyjemnością korzystać. I zanim przejdziemy do kubków, już ostatnia rzecz. To jest zapach. Zapach do domu z... Nie pamiętam tego sklepu, ale na pewno było na vlogu, kiedy wracaliśmy z Polski. Kupiłam w Berlinie i to jest zapach, który nazywa się Moss. To nie jest niemiecka marka, tylko to jest marka, słuchajcie, litwińska. Tak mi się wydaje, ale przepiękny zapach. I w ogóle ten sklep, no były tam świeczki, jakieś sole do kąpieli, mydła, balsamy i te patyczki. Kurczę, nie będę... Chociaż? Dobra. Ej, to pachnie. To pachnie przez opakowanie. Pokażę wam, jak to wygląda. Czy jest dostępne online? Nie jestem pewna, ale taki dyfuzor, proszę. I będzie nam pięknie, bo ja uwielbiam otaczać się ładnymi zapachami, więc po tym całym remoncie i teraz będziemy więcej w domu przebywać, może na dworze, jak pogoda dopisze, ale taki dyfuzorek, taki zapach będzie nam właśnie w domu towarzyszył, więc to, a teraz moi drodzy, przechodzimy do kubków. I mam nadzieję, że napisaliście komentarz z ilością, jaką podejrzewacie, że tutaj zobaczycie. Więc moi drodzy, dla większości osób, które mnie znają, to było zaskoczenie. Każdy wiedział, że ja kubki chcę kupić. Zgadywali, próbowali odgadnąć, ile ich będzie. Ja tak mniej więcej podejrzewałam, że może w granicach 10. Mamy więcej niż 10, bo mamy, słuchajcie, 14. I myślę, że chyba już nie będzie takiego wyjazdu. No może, że może Eurotrip, może USA trip po Stanach Zjednoczonych, jakby był taki road trip, to może wtedy byśmy sięgnęli takiej samej ilości, ale już raczej jeśli chodzi o Eurotrip, nie wydaje mi się, że aż tyle kubków do mojej kolekcji przybędzie. Więc tak, ja je otworzę tak szybciutko. Najdroższe kubki to oczywiście kubki ze Szwajcarii, bo one kosztowały około 25 franków. Najtańsze, nie jestem pewna, myślę, że chyba Czechy, ale wiecie, no nie do końca tam wszystko przeliczałam. Najpiękniejsze kubki tutaj są takie z innymi wnętrzami, z takimi, których ja jeszcze nie miałam, więc pozwólcie, że ja je po prostu odpakuję tak szybciutko, aby was nie zanudzać i wam wszystkie po kolei tak raz, dwa, trzy wam pokażę, bo wiem, że są tutaj osoby, które również kolekcjonują te kubki, które zbierają, ale są osoby, których to nie interesuje i jak najbardziej to szanuję, bo nie każdy musi to lubić. Ale ja uważam, że to jest wspaniała pamiątka, bo codziennie mi przypomina o pięknym miejscu, jakie udało mi się odwiedzić w moim życiu. A że ja chcę zobaczyć jak najwięcej, ile się da. Chociaż też chciałam powiedzieć, że nie przesadzam, ale widzicie, u nas to właśnie działa tak, że jak my gdzieś wyjeżdżamy, to raczej odwiedzamy i potem siedzimy chwilę w domu. Więc tak, ja odpakowuję i już do was wracam. I łyczek kawki i jedziemy. I w ogóle ja jestem pod wrażeniem. W końcu udało mi się zdobyć kubki, które niestety nad nimi ciążyło jakieś fatum. W zeszłym roku nie udało mi się zdobyć kubków z Niemiec. Byliśmy w kilku miejscach, ale nigdzie ich nie było. 2 lata temu również, w tym roku
Voilà, mam aż dwa. Ale po kolei. Najpierw byliśmy we Francji, moi drodzy. I tutaj mamy, będą też krótkie historyjki. I tutaj mamy oczywiście kubek francuski. Przepiękny, z granatowym wnętrzem, bo to jest istotne, jakie jest wnętrze. Wygląda ten kubek tak. W zeszłym roku próbowałam zdobyć kubek z Francji, nie udało się. Niestety dojechaliśmy do lotniska, gdzie do Starbucksa nie było możliwości, aby wejść. I tutaj akurat była zmiana planu, pojechaliśmy do Rems, dlatego że Magdzie spodobał się kubek ze Starbucksa, który ma, bo ogólnie w planie było, aby odwiedzić Lyon, też francuskie miasto, jednak zdecydowaliśmy się, że w połowie drogi do Dijon zrobimy sobie przerwę i podjedziemy do Rems. Tak, kubka z Paryża jeszcze nie mam. I tak też się stało. Do tego miasta właśnie podjechaliśmy i on ma niecodzienny kubek. To jest w ogóle wyjątkowe wnętrze, takie różowe, ale Reims to jest stolica szampanii, więc nie dziwię się, że mamy takie właśnie takie różowawe wnętrze. W ogóle jest przepiękne. To jest cudowny kubeczek. Oczywiście muszę odkleić cenę, włożę zaraz do zmywarki. Wszystko pozmywam i będę z niego korzystać, bo nie ma na co czekać. I jest prześliczny. To jest pierwsze inne wnętrze, jakie mam, bo zazwyczaj to był granat, taki niebieski, albo czerwony, bordowy. I mam jeden wrocławski, który jest w środku żółty i to było wszystko. Więc mamy róż. Potem pojechaliśmy do Dijon. I oczywiście w Dijon kubek w środku jest musztardowy, a na zewnątrz wygląda to tak też, moim zdaniem jest prześliczny. Jest sówka, są te domki, no przepiękny, przepiękny jest ten kubeczek. I potem pojechaliśmy do Grenoble. Ogólnie sprawa z Grenoble wyglądała tak, że ja kiedyś już ten kubek widziałam i on mi się tak bardzo spodobał, że zaczęłam googlować to miasto i okazało się, że Grenoble to jest miasto, które leży u podnóża Alp, a że w Alpach jeszcze nas nie było, to miałam ogromną ochotę zobaczyć te góry tak na żywo, nie z samolotu, tylko właśnie tak stanąć przed nimi i je podziwiać. I udało mi się. I słuchajcie, tutaj są te wagoniki, tutaj są góry. Przepięknie ten kubeczek wygląda. Grenoble, dziękuję. I oczywiście takie zimowe, niebieskie wnętrze. Dobrze. Środek. Następnie Ancy. Ancy ogólnie nie było w planach, tylko że moja szefowa właśnie nam powiedziała o tym mieście. Powiedziała, że jest przepiękne takie arktyczne jezioro, że to jezioro ma nietuzinkowy kolor, wygląda inaczej niż wszystkie inne jeziora. I rzeczywiście się z tym zgadzamy. Uważam, że Ancy jest niedocenianym miastem. Ja wcześniej o nim nie słyszałam, nigdzie nie widziałam żadnych zdjęć, a jest przepiękny kubek. Może nie robi takiego wrażenia. Ale jeśli oglądaliście vlogi, to wiecie, co mam na myśli, a jeśli vlogów nie oglądaliście, to serdecznie Was zapraszam. W Ancy również. Nie, to nie było w Ancy. Nie, to było w Lucernie, słuchajcie. Dron nam się zapodział troszeczkę. Ale tak, Ancy, przepiękne, przepiękne miasto. Jeśli będziecie mieli tylko możliwość, no to ja polecam z czystym sumieniem. Myślę, że to było jedno z najpiękniejszych miast, jakie podczas tego Eurotripu odwiedziliśmy. Następnie była Szwajcaria. Ze Szwajcarii kubka żadnego nie miałam. W Szwajcarii nigdy nie byłam. To był pierwszy raz w tym kraju. Kosztowny, ale powiem Wam, że też Szwajcaria robi wrażenie. Tutaj mamy niebieskie wnętrze i byliśmy o jak to się okazało, w stolicy Szwajcarii, czyli Bernie. Tak, i tutaj mamy niedźwiadki, również mamy góry. Berno ogólnie Wam się podobało, może jakiegoś super spektakularnego wrażenia nie zrobiło, ale byliśmy tam tylko na 4 godzinki. No i też było pięknie. Ja ogólnie żadnego miasta podczas tego Eurotripu nie wspominam super źle. Może niektóre nie były tak piękne jak te inne, ale każde miasto miało coś w sobie, każde było warte odwiedzenia, każde było wyjątkowe na swój sposób. Lucerna, przepiękne jezioro, tam nam troszeczkę dron zaginął, ale wrócił po chwili. O, zobaczcie, tutaj też jest to jeziorko. No, Lucerna jest przepiękna. Chociaż Ancy skradło bardziej moje serce, jednak jak będziecie w Szwajcarii, no to myślę, że do Lucerny warto się wybrać. Kubek, którego nie udało mi się zdobyć w zeszłym roku i kubek, którego nie udało mi się zdobyć 2 lata temu, bo jeszcze tam Starbucksa nie było. Po pierwsze, Mediolan.
Wszystkie kubki z Mediolanu były wykupione rok temu, były tylko te do espresso. Tych małych nie kupuję, kupuję tylko te duże, oczywiście bordowe wnętrze, które uwielbiam. W ogóle Włochy chyba lubują się w czerwonych wnętrzach. I kubek z Mediolanu wygląda w ten sposób. Powiem wam, że jest taki troszeczkę bidny, bo mogłoby się tutaj dziać o wiele, wiele więcej. No ale cóż, mamy Duomo, mamy katedrę, mamy łuk, mamy oczywiście suknie balowe i tak dalej, no bo Mediolan stolica mody, wiadomo. I kubek wyjątkowy, który będzie mi się bardzo dobrze kojarzył na pewno z naszym Eurotripem, ale również z miejscem, takim moim miejscem na ziemi, to jest Werona, moi drodzy. Kocham Weronę, wróciliśmy do Werony, chociaż ja sądziłam, że nie opłaca się wracać do miejsc, w jakich już się wcześniej było, i uważam, że to jest nieprawda. Jak najbardziej się opłaca. Jeśli tak samo jak do Sopotu wracamy co roku, tak naprawdę. Jeśli kochamy jakieś miejsce, to myślę, że warto je odkrywać na nowo, wracać do tych miejsc, do tych uliczek, po których się chodziło wcześniej. Werona, no zawsze w moim serduszku, piękny kubek, mamy Julię, mamy rzekę, no, mamy amfiteatr. Kocham. Dobrze, Innsbruck. Innsbruck w Austrii, który zrobił... W ogóle to jest kolejne miasto w Austrii, bo my byliśmy w styczniu w Wiedniu. Jeśli nie oglądaliście vlogu z Wiednia, to serdecznie wam polecam, bo były super. Byliśmy wtedy też w... To były vlogi z okazji urodzin Marcina i byliśmy wtedy w Bratysławie. Kto by się spodziewał? Więc z Austrii kubek mam, z Wiednia kubek mam, ale z Innsbrucku jeszcze nie miałam. I tutaj mamy przepiękne, takie żółto, bym powiedziała, słoneczne. To jest zachód słońca, jak dla mnie taki kolor. Taki musztardowy, taki kolor słońca. Naprawdę przepiękny. No i Innsbruck również skradł moje serce. Byliśmy na skoczni, na Griseldzie, aka Bergisel. No, były góry, chociaż były zakryte przez chmury. I chciałabym tam wrócić kiedyś. Kiedy te chmury będą troszeczkę wyżej i będziemy widzieć te szczyty. Mam nadzieję, że kiedyś w życiu mi się uda tam wrócić, ale naprawdę miasto zrobiło na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Potem już wracaliśmy do Polski, przyjeżdżaliśmy przez Czechy i tam tylko wstąpiliśmy. W ogóle to jest śmieszne, że byliśmy w Brnie i w Bernie i właśnie podjechaliśmy do Brna. Niestety Brno nie ma swojego kubka, ale był tam Starbucks i mam kubek z Czech. No, pierwszy do kolekcji i mam nadzieję, że Czechy jeszcze uda mi się poeksplorować. Granatowe wnętrze i ostatnie dwa kubki to już był powrót do Anglii, tak na szybciutko, Niemcy i Berlin. W Berlinie byliśmy w 2009 albo 2008 roku, razem również, więc dla mnie Berlin ma taką wartość sentymentalną, to jest takie miasto sentymentalne, to była pierwsza nasza wspólna wycieczka za granicę, więc nie mogłam sobie odmówić. Może najpierw wam pokażę właśnie ten kubek z Berlina, on ma szare wnętrze i w sumie tak właśnie Berlin mi się kojarzy, z taką szarością. Dla mnie to miasto nie jest super spektakularne, jest co zwiedzać, jest co oglądać, ale Berlin to jest tak, no właśnie takie specyficzne miasto, tak wygląda. Z zewnątrz również jest tak troszeczkę biednie. No mamy bramę, mamy mur berliński, mamy niedźwiadka, jest okej. No ale też jest wyjątkowo, wiecie, ja bym nie mogła wejść do Starbucksa, zobaczyć, czy jest kubek i go nie kupić. Bo bym żałowała, naprawdę. I Niemcy. Niemcy mają przepiękny środek, pomarańczowy, ale ta pomarańcz jest troszeczkę inna niż w tych moich wszystkich kubkach. I Niemcy wyglądają tak. No ten kubek już robi większe wrażenie. Kubek, na który musiałam chwilę poczekać tak naprawdę, ale też jest prześliczny. Bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się taki baso tutaj. Nie no, Starbucks fajnie to wykombinował. I to wszystko. 14 kubków. Myślę, że sporo. Myślę, że się sama nie spodziewałam. Tak sobie liczyłam tak 8-10 jak da radę. A tutaj wyszło 14. Nie było Starbucks, chociaż chyba dwa razy byliśmy w Starbucksach, gdzie musieliśmy pójść jeszcze do drugiego, aby znaleźć kubek. No na przykład w Mediolanie od razu kupiliśmy sobie kubek z Werony, żeby już nie chodzić po Weronie, nie szukać tego kubka. Tak samo zrobiliśmy w Grenoble, bo tam był kubek z Ansi, to też kupiliśmy, żeby mieć ten czas na to w tym mieście, aby nie szukać Starbucksa, tylko aby sobie pospacerować, pochodzić, popatrzeć, co tam ciekawego miasto ma nam do zaoferowania. I to wszystko, moi drodzy. Kończymy. Ja się jeszcze będę cieszyć tym Eurotripem, bo wiecie, to był intensywny czas, ale piękny czas. Wspomnienia zostaną z nami na długo. Na Instagramie jeszcze zdjęcia pewnie będą się pojawiać przez jakąś chwilę.
ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo jest mnóstwo pięknych zdjęć, mnóstwo pięknych wspomnień. Teraz będę korzystać z tych rzeczy, cieszyć się nimi. Cieszę się, że jestem w sumie w domu, ale teraz już jak odsapnęłam, już się wyspałam, to mam ochotę znowu gdzieś jechać, tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony, wiecie co, jak patrzę na tę pogodę za oknem, to też mnie ten wyjazd troszeczkę nasycił. Dobrze. Wiem, dużo tego było, ja wiem, ale no, powiem wam, że jakbym mogła, to bym kupiła jeszcze więcej. Jakby nie mój rozsądek, chociaż tak, też ten rozsądek to tak wiecie, tak średnio powiedziałam, ale myślę, że i tak każda jedna rzecz jest wyjątkowa, a to coś się zje, a to się zawiesi na choinkę, a to się oliwy spróbuje. Z Polski też kilka rzeczy przywieźliśmy, pewnie widzieliście te vlogi, więc no, był szał. Ale ja mówię, ja z tych rzeczy będę korzystać, tak czy siak pewnie niektóre bym kupiła. W ogóle teraz patrzę na ten kubek z Berna i zobaczcie, ile tutaj jest detali. Co tutaj się dzieje? To musi być jakaś nowość, nie? No, ślicznie jest. Dobrze, pozdrawiam was serdecznie. Dajcie znać, czy wy zbieracie kubki ze Starbucksa, a jeśli tak, to jakie w tym roku zasiliły waszą kolekcję? Jestem bardzo ciekawa, albo jakie chcielibyście kupić i jakie są waszymi wymarzonymi. No, to tyle. Uciekam. Pochowam to wszystko. Nareszcie mogę to sobie pochować w miejscach, w których powinno być, chociaż czy ja mam na to miejsce? Znajdę miejsce i pozbędę się tych pudeł kartonów z podłogi. Więc kciuk w górę dla mnie, moi drodzy, za te wszystkie vlogi, za ten cały Eurotrip i no za to, że starałam się wam nagrać, ale również sobie wspaniałą pamiątkę zrobiłam. I wam polecam takie filmy, naprawdę. To robi robotę. I fajnie jest wracać tak, ale do takich wspomnień, takich wiecie, takich klipów. Dobrze, nie przedłużam, bo to już naprawdę długo trwa. Wielki hol zakupowy z wyjazdu. Fajnie. I tak, moi drodzy, można żyć. Kiełbaska prosto z polskiego sklepu, sałata z Azdy, feta z Azdy, pomidorki z polskiego sklepu, a oliwa z oliwek prosto z Włoch. Panie Marcinie, proszę zademonstrować. Tak, swojego chowu. Życzę smacznego pierwszy grill tak naprawdę w tym roku. Ketchup, musztarda, chlebek, no i lemoniada z lodem. Proszę bardzo, tak to wygląda. Mi ślinka cieknie. Życzę wszystkim smacznego, zajadamy z takim pięknym, błękitnym niebem i z takim widoczkiem. Troszkę głośno na dzielni, ale przeżyjemy. Smacznego! Zobaczcie, pożegnam się z wami przy zachodzącym słońcu. Tutaj w garderobie przepięknie to wygląda. Na dole jeszcze lepiej, ale włączyłam pralkę. To są mi ostatnie tchnienia. Mam nadzieję, że woda nie wypłynie, że nic się nie zadzieje i da radę wyprać nam jeszcze ręczniki, dlatego, że kończą się. Dzisiaj rano wyjęłam ostatni i tak pomyślałam, dobra, chyba trzeba to pranie jeszcze zrobić. Jako tako daję radę. Czekamy na nową pralkę, tak jak wam mówiłam. Niestety jest tylko ten problem, że musimy kupić pralkę w zabudowie, do zabudowy, może tak, a przez to mamy ograniczony wybór, nie możemy sobie iść do sklepu i poprosić o jakąkolwiek, tylko no nie wygląda to za dobrze. Powiem wam, że nie jestem zadowolona, ale coś tam udało nam się wybrać. Jak widzicie, jestem jeszcze zmęczona, muszę odespać ten urlop, tak to wygląda, ale fajnie, fajnie jest być w domu, fajnie jest mieć posprzątane, fajnie mieć ogarnięte, fajnie móc wyjść na zewnątrz, na taras i po prostu posilować. Tą ostatnią godzinę w sumie siedziałam na huśtawce, czytałam, skończyłam książkę. W międzyczasie mama zadzwoniła, jeszcze z nim pogadałam, a teraz już stwierdziłam, dobra, idę do domu i w domu jest tak mega gorąco, bardzo się nagrzał ten budynek i na dworze jest zdecydowanie chłodniej, mam pootwierane jeszcze okna, więc troszeczkę staram się przewietrzyć. Sypialnię mam w ogóle całkowicie otwartą, bo
Ja lubię. Ja w ogóle uwielbiam spać przy otwartym oknie, ale nie mamy moskitiery. Na noc niestety zamykam, bo boję się owadu, boję się pająka, tego typu rzeczy, więc staram się wietrzyć do tego momentu, do którego mogę, kiedy jeszcze jest w miarę widno. Ale już, dobra, już was nie zanudzam, bo ja mogę, tak wiecie, się rozgadywać na różne tematy. W ogóle tutaj się teraz uderzyło. Na różne tematy. Widać, że jestem jeszcze zmęczona. No, poczekajcie chwilę, zaraz dojdę do siebie i będzie już o niebo lepiej. Mam nadzieję, że cieszycie się na te vlogi domowe, na te vlogi z Anglii, które teraz będą miały miejsce, że miło tutaj spędzacie ze mną czas, że macie taką rozrywkę, że może was inspiruje do niektórych działań, coś tam wam polecę, o czymś opowiem, coś podpowiem i tak to będzie się pewnie kręcić. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie was zapraszam do subskrypcji, aby być ze mną na bieżąco, a jeśli ten vlog wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Teraz się już z wami żegnam, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. My chillujemy, wcześniejszy wieczór, bo jest po 20, a idę się wykąpać. Powiem wam, że po prostu padam. Padam na twarz. Więc chcę iść wcześniej spać. Może wcześniej wstanę, może nie. Raczej nie będę. Nie, chyba nie będę sobie nastawiać budzika. Tak sobie wymyśliłam, że śpię do oporu. No. Po tym urlopie trzeba odespać, a już za chwilę lecimy na pełnej i znowu będzie produktywnie i ciekawie, ale jeszcze jest ten moment, kiedy chcę się nacieszyć tym, że byłam na tym fajnym Eurotripie i na tym fajnym urlopie. Więc tak, moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za waszą obecność i widzimy się pewnie jutro w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa!